Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Jakiś czas temu w jednym z moich filmów powiedziałem coś takiego. Pośród miliona rzeczy, które można zrobić z drewna, są dwa projekty, o których marzę ja i pewnie nie jeden drewniany majsterkowicz. Pierwszy z nich to łóżko z palet, a drugi to drewniana deska kuchenna do krojenia chleba bądź warzyw. No, niestety wtedy pominąłem jeszcze jeden bardzo ważny, świętogralowy projekt każdego majsterkowicza, a mianowicie warsztatowy stół roboczy. I dzisiaj tą zaległość i to okienko wreszcie będę mógł odhaczyć. Pokażę Wam, jak zrobiłem ten właśnie stół z blatu z drewna czereśniowego, z ramy zrobionej z palet. Sam film będzie miał kilka bardzo interesujących dla mnie smaczków. Będzie o prezentach, jakie ja dostałem od jednego z widzów. Będzie o gadżecie, o którym ja zawsze marzyłem, żeby dla Was przygotować. No i przede wszystkim będzie się działo. Chodźcie, zapraszam. Zanim namaluję Wam obraz w postaci całego stołu, opowiem kilka słów o ramach tego projektu. Po pierwsze, blat powstanie z drewna, jakie przed świętami dostałem od jednego z widzów, który chce pozostać anonimowy. Czujecie? Człowiek wysłał mi na palecie 300 kg drewna, bo lubi moje firmy. Szok! Oprócz dębu i orzecha włoskiego, były tam duże płaty czereśni. I to właśnie tą czereśnię zacząłem wyrównywać tak, aby powstały z niej deski na blat. Do dużej płyty meblowej przykręciłem po bokach dwie kantówki i na nich umieściłem rusztowanie z profili aluminiowych, po którym przesuwałem frezarkę z frezem 10 mm. I tak, trzy płaty po dwa razy każdą ze stron. Nie będzie odkrywczym fakt, że jest to bardzo powolna i pracochłonna metoda wyrównywania drewna. No ale jeśli nie ma się grubościówki za kilkanaście tysięcy z ostrzami o nie wiadomo jakim rozmiarze, to jest to chyba jedyna metoda, jaką majsterkowicz amator może ogarnąć. Tak czy siak, najważniejsze, że skuteczna. Po drugie, podstawa stołu musi być z palet. Już chyba nikogo nie zaskakuje fakt, że mam słabość do palet. I gdybym kiedyś postanowił zbudować paletę, to wtedy też pewnie użyłbym drewna odzyskanego z palet. I od razu po trzecie, stół musi być rozmontowywalny. A zatem o ile blat będzie klejony, to rama będzie wyłącznie skręcana. Podstawa stołu będzie bliźniaczo podobna do tej, jaką zrobiłem w stanowisku pod ukośnicę. Zatem najpierw grube belki podpaletowe wyrównałem moją grubościówką, w której, uwaga, zerwie się pasek napędzający wał. Żywotność paska napędzającego wałek z nożami wyniosła około 1 roboczogodziny. Tym razem pękł pasek napędzający wałki przesuwające strugany materiał. Szacowana żywotność to około 2 roboczogodziny. Ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy to jest narzędzie warte polecenia? Następnie dotnę belki na rozmiar, który określi wysokość stołu. Gdy nogi będą gotowe, połączę je na górze i dole poprzeczkami skręconymi krętami na każdym z końców. Gdy ramy były gotowe, wróciłem do moich czereśniowych jeszcze nie desek. Drewno było już w miarę płaskie, ale każdy płat miał na krawędziach korę, więc technicznie to chyba jeszcze nie były deski. Pierwszym pomysłem, na jaki wpadłem, było odcięcie tych krawędzi pilarką tarczową prowadzoną wzdłuż aluminiowej linijki. Taka prowadnica do zagłębiarki dla ubogich. Na innych filmach na YouTubie wygląda to zaskakująco prosto, więc spróbowałem i ja. Niestety, moi drodzy. Prawda jest taka, że prowadzenie pilarki przez tak grube drewno w idealnie prostej linii jest w zasadzie niemożliwe. Mimo, że na pierwszy rzut oka wyglądało to obiecująco, to po przyłożeniu desek do siebie krawędzie za diabła nie pasowały. Musiałem wdrożyć plan B.
W grubej płycie OSB wyfrezowałem 5 kanałów. 4 równoległe do krótkiego boku i jeden do długiego. Następnie w te kanały wsunąłem 2 ściski, którymi złapałem czereśniową deskę i tę płytę OSB przesuwałem wzdłuż przykładnicy piły tarczowej. Ta skomplikowana na pozór konstrukcja dała mi idealnie prostą krawędź płyty OSB jako punkt odniesienia dla cięć wykonanych na czereśniowych deskach. Koniec końców największym wyzwaniem okazało się przepchnięcie przez moją malutką piłę tych wielkich desek i płyty OSB, a nie odcięcie prostej krawędzi. I jeśli oglądając to zastanawiacie się, jak do cholery on wsunął te ściski w płytę OSB, to powiem wam na szybko, że to nie są zwykłe ściski i na pewno zrobię o nich osobny film, bo to bardzo ciekawe narzędzie. Najważniejsze jednak jest to, że się udało i że teraz już krawędzie desek pasowały do siebie idealnie. No i tu pojawia się smaczek. Otóż wymyśliłem sobie, że mój stół warsztatowy nie będzie czysto użytkowy. Postanowiłem zrobić z niego mebelek z ciekawostką. A tą ciekawostką będzie jedna okorowana, żywa krawędź blatu. A konkretnie front stołu. Zatem o ile 2 deski dociąłem z obu stron, to trzecią deskę tylko z jednej. Czy to znaczy, że to jest pół deska? Nadszedł czas łączenia desek w blat. Nie wiem, czy pamiętacie mój poprzedni blat. Połączyłem go na klej i kołki. Sprawdził się bez zarzutu. Czemu zatem miałbym zmieniać zwycięską kombinację? Tym razem zrobiłem tak samo, tylko że metoda się zmieniła. W każdej krawędzi wywierciłem po 4 pary otworów pod kołki. Następnie posmarowałem szczodrze klejem. Swoją drogą szczodrze? Super słowo. Wbiłem kołki i zabrałem się do łączenia desek. I wtedy spokojnie ścisnąłem najpierw 2, a ostatecznie wszystkie 3 deski razem w jeden blat. Zastanawialiście się, po czym można poznać, że kleju na łączeniach nie jest za mało? Niech ten widok będzie najlepszą odpowiedzią. Gdy klej związał, zabrałem się za odcinanie końców blatu. Ponownie położyłem czereśniowe deski na płycie OSB, złapałem ściskami i puściłem przez piłę. Gdy końce były równe, odciąłem 2 małe deseczki z drewna Bodo i tu również wywierciłem otwory pod kołki. Te wstawki z drewna egzotycznego są dobrym przykładem połączenia przyjemnego z pożytecznym. Otóż przyjemne było to, jak egzotyczne drewno komponuje się z naszą rodzimą czereśnią. Natomiast pożytecznym był fakt, że przyklejone i złapane kołkami Bodo przytrzyma mi pęknięte w 2 miejscach drewno czereśniowe. Nie będę się musiał martwić tym, że pracujące drewno pęknie mi jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że to nie będzie blacik w mebelku stojącym gdzieś w kącie salonu, na którym co najwyżej stanie wazon z kwiatami. No i to w zasadzie byłby koniec etapu tworzenia. Teraz pozostało całość dopieścić i skręcić. Zacząłem od blatu. Najpierw wyrównałem go strugiem. Oj, co to była za przyjemna praca. Ponieważ drewno czereśni jest stosunkowo miękkie, to struganie było czystą przyjemnością. W miarę szybko wyrównałem wszystkie nierówności, które pojawiły się zwłaszcza na jednym z łączeń. Aż nie chciało się struga odkładać na półkę. Potem przyszedł czas na bodaj najżmudniejszy etap pracy. Szlifowanie. Zacząłem od szlifierki taśmowej z papierem 60. Następnie przerzuciłem się na szlifierkę mimośrodową i poruszając się w górę skali przeszlifowałem blat papierami o ziarnistości 80, 120, 180 i na koniec jeszcze 240. Gdy blat był tak gładki, że można było go lizać, nie obawiając się drzask, odciąłem jeszcze 2 przydługie końce desek z Bodo tak, aby płaszczyzną pasowały do żywej krawędzi blatu. No i zabrałem się za montaż podstawy. Pamiętacie, jakie były warunki brzegowe, prawda? Całość musi być rozmontowywalna tak, aby można było stół łatwo przewieźć w inne miejsce. Zatem 0 kleju na tym etapie, wyłącznie wkręty.
Najpierw we wszystkich czterech górnych deskach wywierciłem otwory kieszeniowe. To będzie moje mocowanie podstawy do blatu. Potem ułożyłem całość na blacie odwróconym do góry nogami i górne poprzeczne deski złapałem ściskami z dwoma ramami, które miałem już zmontowane. Tylną górną deskę skręciłem z ramą wkrętami 40 mm. Natomiast przy przedniej zaszalałem i użyłem wkrętów 100 mm. Przy okazji po raz kolejny przekonałem się, że moja wkrętarka z Biedronki zasilana nie baterią, tylko z kabla jest niezastąpionym awaryjnym narzędziem. Szczerze polecam, bo o ile prąd w baterii może skończyć się w najmniej odpowiednim momencie, to prąd z gniazdka raczej nie. Gdy rama była skręcona, złapałem ją ściskami z blatem i zacząłem skręcać po kolei przez otwory kieszeniowe. Koniec końców, ramę z blatem łączy 28 wkrętów, więc jestem raczej spokojny, że całość nie rozpadnie się, gdy postawię na tym butelkę kleju i dwie deski. Dolne deski ramy będą pełniły dwie funkcje. Po pierwsze stabilizującą, a po drugie w przyszłości zamierzam wstawić na nie skrzynię z szufladami. Pilnowałem więc, aby przednia i tylna deska były tej samej szerokości. Po dwa wkręty i gotowe. W końcu nadeszła chwila prawdy. Czas obrócić to cacko i postawić na nogach. No i po dwóch miesiącach w końcu złożyć ten plastikowy stolik, który dzielnie pełnił rolę tymczasowego blatu roboczego. Buja się? Chwieje się? Wytrzyma? A jeśli nie? Także tego. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jakie to uczucie zbudować sobie stół roboczy, poczynając w zasadzie od tarcicy, to takie. Przed ostatecznym ustawieniem stołu na swoim docelowym miejscu przykręciłem cztery metalowe regulowane nogi. Dzięki nim stół będzie stał stabilnie na dość nierównej garażowej podłodze, a dodatkowo będę mógł ustawić blat tego stołu na tej samej wysokości, na jakiej znajduje się blat stanowiska pod ukośnicę. Całość stworzy jedną dużą przestrzeń roboczą, po której będę mógł bez problemu przesuwać obrabiany materiał. Jeśli chodzi o zabezpieczanie stołów roboczych, to zauważyłem, że są dwa skrajne podejścia. Nie zabezpieczać, bo i po co, skoro wcześniej czy później się pobrudzi, zaleje albo podziurawi. Albo zabezpieczać. I to najlepiej lakierem, a do tego twardym, do parkietów. To wtedy nic takiego blatu się nie czepi. Ponieważ ekstremizmy jako takie nie są mi bliskie, to podszedłem do tematu trzecią drogą. Blat i ramę zabezpieczyłem kilkoma aplikacjami oleju tungowego. Dzięki temu wydobyłem piękny rysunek czereśniowego drewna, a stół zabezpieczyłem przed jakimiś drobnymi zachlapaniami. Fakt, że nie uniknę jakiegoś większego zabrudzenia czy uszkodzenia tego stołu roboczego, jest częścią tej zabawy i jestem z tym na swój sposób pogodzony. No i to chyba tyle. Stoi stabilnie. Blat jest płaski i prosty. Teraz chwila dla fotoreporterów i bierzemy się za kolejne projekty, bo przecież szkoda czasu na pierdoły, prawda?
Jak więc widzicie, stół stoi, ma się dobrze, spełnia swoją funkcję i już nie mogę się doczekać nadchodzących projektów, w których będę mógł go w pełni wykorzystać. Chcę wam opowiedzieć kilka słów o czapce. W zasadzie ta czapka się przewijała w filmie, który przed chwilą obejrzeliście. Tą czapkę może widzieliście na fejsie. Otóż ja osobiście jestem wielkim miłośnikiem czapek. Mam ich w swojej kolekcji 20, może 30. Bardzo chętnie w nich chodzę. I od bardzo, bardzo dawna marzyło mi się, żeby ten kanał miał gadżet w postaci czapki z naszywką i z jakąś grafiką nawiązującą do tego kanału. No i w końcu mi się udało. Mam dla was 4 czapki grafitowe i 3 czapki piaskowe. Tak naprawdę mam 4 czapki piaskowe, ale jedna zostaje ze mną. Tak więc, jeśli chcecie taką czapkę kupić, to link znajdziecie pod filmem w opisie. A jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie zostać patronem na portalu Patronite. Link również znajdziecie w opisie, tam są dodatkowe zdjęcia, blog, informacje o bieżących projektach. I wartość waszego miesięcznego wsparcia pomniejszy cenę tej czapki. Więc coś za coś. Tym razem to już wszystko. Zostawiam was sam na sam z moim stołem. I do zobaczenia w następnym filmie, w którym mam nadzieję, że w pełni wykorzystamy możliwości tego stołu. Jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, to podrzucam wam linki do innych moich produkcji. A jeśli chcecie mieć pewność, że żaden z nadchodzących filmów was nie ominie, to koniecznie zasubskrybujcie. Mi będzie bardzo miło, a wy będziecie spokojnie czekali na kolejny film. Tym razem to już wszystko. Do zobaczenia następnym. Cześć!